Dziś przedstawiam szokującą hipotezę czasu widmowego. Czy tak naprawdę oszukano nas, jeśli chodzi o lekcje historii, i kilka wieków zostało wypisanych? Nieprawdopodobna sytuacja. Wyobraźcie sobie, kilka wieków historii praktycznie nie miało w ogóle miejsca, a teraz żyjemy tak naprawdę kilka wieków wcześniej, tak? Czyli mamy 1700, któryś rok, a nie 2019 rok, nie 21 wiek. Nieprawdopodobna sytuacja. Dzisiaj tak naprawdę przedstawię. Hipotezę czasu widmowego, która właśnie o tym by mówiła, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij, jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy, kiedy to usłyszałem, byłem w szoku po prostu i coraz większej konsternacji z każdym razem, kiedy to usłyszałem. Tak, natomiast rzeczywiście, hipoteza czasu widmowego mogłaby zakładać, że nie ma tak naprawdę kilka. Wieków, tak, że zostaliśmy oszukani. No i teraz, tak, jak brzmi tutaj ta hipoteza czasu widmowego? Hipoteza czasu widmowego jest to teoria zaproponowana, zaproponowana przez Hayberta e, Ilga tak w 1991 roku, mówiąca, że pewien okres wczesnego średniowiecza, a dokładniej lato 614 do 911, czyli na dobrą sprawę 3 wieki, nigdy nie miał miejsca, ponieważ przesunięto kalendarz. Lik uważa, że dokonano tego za pomocą zmian e, czy fałszerstw do dokumentów, tak. Nieprawdopodobna sytuacja, wyobraźcie sobie, oszukali nas na trzy wieki, można powiedzieć, także nigdy one praktycznie nie miały miejsca. No ale jak to zrobili, tak? Kto tak naprawdę jest za to odpowiedzialny? Dzisiaj wiemy, tak naprawdę mam zegary wszędzie, praktycznie są zegary w komórce, w internecie i tak dalej. No właśnie argumenty tutaj ilga, tak, i Hipoteza wynika z twierdzeń Iliga dotyczących kalendarza juliańskiego, kalendarza gregoriańskiego i kalendarza astronomicznego, ponieważ kalendarz juliański spóźniał się o jeden dzień na 128 lat w stosunku do kalendarza astronomicznego. W 1582 roku został zastąpiony kalendarzem gregoriańskim. Ilg stwierdził, że przy reformie kalendarza powinno być dodanych 13 dni, tymczasem dodano 10 dni. To doprowadziło Ilga do wniosku, że era AD. Liczyła około trzech wieków, które w rzeczywistości nigdy nie istniały. W rzeczywistości luka dziesięciu dni była liczona nie od 46 przed naszą erą wprowadzenia kalendarza juliańskiego, czy pierwszego naszej ery domniemanej daty narodzin Jezusa Chrystusa, a od 325 naszej ery soboru w Nicei, na którym ustalono, że pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca będzie niedzielą wielkanocną. Tak. Czyli mamy do czynienia z jednym wielkim, tak naprawdę spiskiem, oczywiście, jeżeli. Ta teoria by się potwierdziła, tak naprawdę. Irk argumentuje swoją tezę również faktem niedoboru dowodów archeologicznych datowanych na okres od 614 do 911 roku na postrzeganych nieprawidłowościach przy datowaniu radiometrycznym i dendrochronologicznym oraz na nadmiernym poleganiu na źródłach pisanych historyków zajmujących się średniowieczem. No właśnie, tutaj warto tak naprawdę rozwinąć ten wątek, bo jest to szerszy tak naprawdę wątek. Tam chodziły na przykład o pewne tak naprawdę tutaj, no czy zapisy, tak, zapisy to byli oczywiście kronikarze, którzy pracowali przy, w kasztorach czy przy kościołach i to właśnie ci kronikarze mogliby tak naprawdę tutaj zmienić, tak, te zapisy, że tak naprawdę o te trzy wieki, tak, no bo tutaj od 614 do 911 i to właśnie tych wszystkich kronikarzy, tak, no, to oni spo, sporządzali, no dzisiaj wiadomo, każdy może praktycznie pisać i ma kartkę papieru, natomiast wcześniej to była jakby domena właśnie dla kościołów, tam, czy klasztorów, tam byli kronikarze, którzy pisali, tak, te charakterystyczny tak naprawdę ich styl pisania i to właśnie oni, tak, mieliby właśnie zafałszować rzeczywistość na trzy wieki, tak, no to dosyć ciekawa sytuacja, tak, no, no, bo po prostu tego, to się w głowie nie mieści, żeby można było praktycznie o trzy wieki oszukać, tak, czas, no dzisiaj na przykład jak mamy przesunięcie zegara, to już jest wow, tak, to jest coś, tak, pociągi stoją i tak dalej, wyobrażacie sobie o 300 lat praktycznie, no i tam też były pewne wyczyny, czy do, dokonania tak naprawdę związane z tamtym czasem, tak? E, tam e, tak naprawdę związane było to z e, tutaj, e, jakby podbojami, że pewne e, tutaj rzeczy, które powinny być praktycznie wcześniej wynalezione, e, Chyba uprzęż praktycznie do konia, e, tak? No dzisiaj każdy wie, że uprzęż, tak? Ale w tamtym czasie ona powstała. E, to tak naprawdę ona wcześniej występowała, a on, datowano ją jako odkrytą, że w późniejszym tak naprawdę czasie, tak? późniejszym czasie. Czyli tak my na przykład dzisiaj mamy. Internet. wiemy, że ten internet na dobrą sprawę tam jest od lat 80. Pierwsze sieci miały takie miejsce akademickie w 70. nawet latach, no ale załóżmy, że to początek jakby tego internetu to są lata 90., tak? Abyśmy datowali, że internet dopiero teraz powstał, w 2019 roku, tak? No to jest ewidentne zafałszowanie. I teraz tak, Ilk uważa także, że obecność architektury romańskiej w X wieku jest dowodem na to, że minęło wtedy mniej niż pół tysiąclecia od momentu upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Wnioskuje także, że okres Karolingów, w tym osoba Karola Wielkiego, jest mistyfika mistyfikacją dokonana na zlecenie Otona III i papieża Sylwestra II, tak? Nieprawdopodobna tej sytuacji, czyli właśnie ten odtąd trzeci jest uważany za jedną z osób, która właśnie dokona tej mistyfikacji. Tak? No właśnie tutaj chodzi o też te dokonania Karola Wielkiego, tak, że ten właśnie ten Karol Wielki miałby dokonać tutaj tych podbojów i tak dalej. Tak? I że to właśnie zostało praktycznie wszystko sfałszowane. Argumentu przeciwko hipotezie istnieje kilka metod datowania, które przeczą tej teorii. Obserwacje w starożytnej astronomii zgadzają się z obserwacjami bez dodanego czasu. W Dmowego. Na przykład pod koniec wojen grecko-perskich w ciągu półtora roku zdarzyło się dwa zaćmienia słońca: 2 października 480 roku 480 przed naszą erą i 14 lutego 478 przed naszą erą obserwacje komety Haleja również pokazują, że hipoteza czasu widmowego jest niepoprawna. No, ale to yy, ja bym tutaj nie, nie opierał tak naprawdę na, tak naprawdę, na bazie nie, tylko astronomii, tak? E, tutaj bym raczej tego nie po prostu nie, wszystko nie opierał tak naprawdę na, astro, na astronomii. Natomiast, no, ciężko jest tak naprawdę zakłamywać pewne rzeczywistości, tak? No tak powiedziałam, z tym internetem. no. Nie możemy, na przykład, stwierdzić dzisiaj, że internet powstał w 2019 roku, czy strony internetowe, no bo to jest jawne zakłamanie, tak? Tak samo tam pewne czy wynalazki, dotowane są na później, kiedy one już miały miejsce praktycznie wcześniej, tak? E, o tym wskazują właśnie zapisy historyczne. O tym właśnie tutaj za, te, świadczą te zapisy historyczne. No rzecz nie bywała, e, tak? Rzeczywiście tutaj to miałoby zostać odkryte w 1991 roku, znaczy w ogóle. Ta hipoteza czasu widmowego, jak ona, ona została odkryta na samym początku, no to tak naprawdę ona spotkała się z dużą krytyką. Natomiast ciekawym faktem jest, że praktycznie z każdym rokiem coraz więcej tutaj naukowców, coraz więcej praktycznie, coraz częściej ta hipoteza była badana, tak, badana po prostu i potwierdzona przez różnych tak naprawdę tutaj przez różnego rodzaju, właśnie naukowców, tak, naukowców. No to jest dosyć ciężkie, tak naprawdę, do jakby dzisiaj też uniwersytety boją się jakby wydać. Takiej jednoznacznej decyzji, no bo wiadomo, że to jest po prostu odniesienie się do bardzo, bardzo praktycznie wczesnych lat, e, tysięcy lat praktycznie. No i trzeba, bo tutaj jest żmudne i bardzo kosztowne przeprowadzić badania, tak? Natomiast rzeczywiście jest coś na rzeczy, tak, bo wiele na to by wskazywało, tak, chociażby budowle, które miały miejsce, charakterystyczne praktycznie budowle, jeśli chodzi właśnie o ten styl, tak właśnie, że one się po prostu są datowane na późniejszy czas, kiedy praktycznie te budowle były już wcześniej, były one praktycznie znane właśnie we wcześniejszym czasie. Czyli rzeczywiście mielibyśmy tutaj do czynienia no, z zakłamaniem rzeczywistości, z zakłamaniem czasu. no Rzecz nieprawdopodobna: czyli Ilk argumentuje swoją tezę również faktem niedoboru dowodów archeologicznych dotowanych na okres od 614 do 911 roku na postrzeganych nieprawidłow nieprawidłowościach przy datowaniu radio radiometrycznymi i dendrochronologicznymi dendro oraz nad, nadmiernym poleganiu na źródłach pisanych historyków zajmujących się średniowieczem. No, tak jak mówię. Właśnie w dużym stopniu obieramy tak naprawdę his e swoją historię o te źródła, tych historyków, tak? E natomiast rzeczywiście ona, tak naprawdę ta rzeczywistość mogła zostać zakłamana, tak? E tutaj dużo się przypisuje na przykład właśnie tym Otonowi, że to ten Oton praktycznie e na jego zlecenie miało dojść właśnie do, do przekłamania tej rzeczywistości, czyli na dobrą sprawę e dzisiaj byśmy mieli, e musielibyśmy się praktycznie cofnąć trzy wieki wstecz, tak? Czyli mielibyśmy, no tutaj tak. E nie XXI wiek, a XVIII wiek, tak teraz. No, rzecz nie bywała, nieprawdopodobna jeśli chodzi właśnie o historię. Wydaje mi się, że chyba w tej sprawie to nigdy nie zostanie potwierdzone bo to wyobraźcie sobie, to by było na niekorzyść dla wszystkich, tak? Dla naukowców, uczniów, szkół, podręczników. Należałoby dokonać korekty, zmienić całkowicie, tak? E, więc to chyba po prostu pozostanie to jest zbyt dalekie, zbyt po prostu e, dawno to się działo, żeby na przykład dokonać tutaj korekty. Nawet gdyby to się, e, gdyby to pod, było potwierdzone tak, że to rzeczywiście jest prawda, to wydaje mi się, że to nie będzie nigdy zmieniane gdzieś w i tak dalej, tak? E, no bo to by zupełnie by zmieniało dzisiaj rzeczywistość, In, inaczej byśmy datowali, tak? Zobaczmy sobie jakby to wyglądało chronologicznie. No wiemy, że mamy starożytność, tak, mamy średniowiecze, wieczne, teraz współczesne i tak dalej, nowożytnie i tak dalej. No i teraz na przykład wycinamy trzy wieki, to wszystko by praktycznie e, musiałby nastąpić redefinicja. Inne czasy by było wybuch pierwszej wojny światowej, inne czasy wybuch by drugiej wojny światowej, inne czasy, praktycznie pierwszy zabór, drugi zabór Polski, tak? No to jest rzecz nieprawdopodobna, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, e, to, to to jest po prostu cała historia, praktycznie by się zmieniła, tak? Zostałaby o te trzy wieki. Cofnięta, także wydaje mi się, że z punktu, jakby historyków. Im nawet, gdy, nawet mogą wiedzieć, tak, że to, to jest prawda, ale im to nie będzie na rękę, tak? no bo to wszystko trzeba było przedatować. Czyli, wszystkie, jakbyśmy mówili tutaj, daty to musielibyśmy praktycznie odejmować 300 lat, tak? te, jeśli chodzi o te współczesne, a tutaj inne, inne po prostu, daty te, te, zupełnie w innych czasach, po prostu jakby w te wcześniejsze, tak? tak? Na przykład, Chrzest Polski musielibyśmy zupełnie inaczej datować, tak? No, no rzecz nie bywa to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie, napiszcie czy właśnie wierzycie w tą hipotezę tego czasu czy też nie czy rzeczywiście jest to prawda według was jestem ciekaw waszej opinii, oczywiście przedstawiam to w ramach jako teoria spiskowa a w ramach jako ciekawostki z punktu widzenia takiego dziennikarskiego, natomiast yy, przedstawiam argumenty logiczne za i przeciw tak naprawdę tej tezy natomiast no, ciężko jest mi tak naprawdę powiedzieć czy rzeczywiście to jest prawda czy też nie yy, no bo też trzeba pamiętać, że to zakłamanie czy przekłamanie się o o te daty, ono by dotyczyło wszystkich praktycznie ludzi w tamtym czasie. Czyli praktycznie wszystkie osoby musiałyby brać tym udział. No, no, wiadomo, też ludzi tak dużo nie było, no ale właśnie, czy rzeczywiście, chyba że po prostu dużo osób wzorowało się tym otonem i od tego otona wszystko zaczęło. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Cześć.